Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Baldur's Gate. Moi drodzy, dzisiaj będziemy, myślę, że ruszali już, by troszeczkę, może już nie zwiedzać reszty tych prowincji, które tutaj mamy. Sprawdziłem sobie, gdzie jest Kniejotulisko, przy okazji tu jest Kniejotulisko, słuchajcie, nie sprawdziłem jeszcze tego regionu, po prostu tam będziemy mogli sobie wykonać jeden z questów, które mamy, ale myślę, że dzisiaj ruszymy sobie już do kopalni Neszkel i będziemy próbowali rozwiązać, a przede wszystkim pchnąć troszeczkę fabułę dalej. Długo nie grałem, moi drodzy, więc pozwólcie, że sobie tylko przelecę, zobaczę, czy mamy uzupełnione zapasy. Jak chociażby strzały i no, pozostałe popierdółki. A tutaj jeszcze nie mamy, więc jeden powiedzmy przerzucimy do Mińska, następnie do Imoen. Niedługo też będziemy mieli już, słuchajcie, wystarczająco dużo strzał, żeby można było zdecydować o tym, że wykorzystujemy OT na plusie. Będą coraz mocniejsze, prawda? I prawdopodobnie będzie z nich korzystała nasza Imoen, która jeżeli dostałaby jakiś zajebisty, krótki łup, mogłaby robić naprawdę niezłe obrażenia. No dobra, to w takim razie na tyle. Ile mamy jeszcze pieniędzy? 28 tysięcy, więc myślę, że gdybyśmy trafili na jakiś cenny przedmiot do kupienia, bo ja się tak zastanawiam, czy nie kupić dla Jaheiry szaty dobrego arcymaga. Bo to byłoby w miarę sensowne. Zróbmy save'a i ruszamy, słuchajcie, do Neszkel. Po raz pierwszy. Dobra. Dotarliśmy do imponującego. Zobaczmy to sobie, ważne wydarzenia. Dotarliśmy do imponującego wyrobiska zwanego kopalnią Neszkel. Ludzie wydają się tu być na krawędzi. Zanim tam wejdziemy, powinniśmy spytać właściciela kopalni o pozwolenie. Cudownie, jakie ja mam tutaj uzbrojenie? Napisaliście mi też, że generalnie lepiej jest używać od razu udręki, ponieważ udręka ma bazowo ulepszenie i tak od plus 1, więc działa tak samo. No dobra, to dzięki serdeczne, bo nie wiedziałem nawet. Czyli długi miecz, Kalit masz... Czy Kalit ma chyba w ogóle umiejętność walki dwoma brońmi? Nie, długi miecz, chyba ty miałeś. Tak, styl walki dwoma brońmi będzie trzeba mu tutaj później podnieść. Miecze oburęczne biegłości. Ale gdyby coś, to Kalto Misk generalnie mógłby wykorzystywać tego rodzaju uzbrojenie. Jak z grubsza, czy będzie mi ono bardzo potrzebne? Wydaje mi się, że nie, więc to będzie miecz, który po prostu przeznaczymy sobie na sprzedaż. No bo najlepszy sprzęt do tej pory, to mam wrażenie, że ma Imoen. No i oczywiście my tutaj. Więc mamy długi miecz plus 1. Wiecie co, na wszelki wielki ja go dam Mińskowi, żeby go po prostu nie zgubić. Będzie miał dwa miecze. Tutaj możemy dać mu drugi miecz jako w drugą łapę, jeżeli znajdziemy. I gdyby zaszła taka konieczność i musiałby walczyć, przypuśćmy, z użyciem broni białej, no to wtedy będzie mógł oczywiście korzystać sobie takich rzeczy, a nie innych. Okej, okay, a przy okazji, jak tu mapa wygląda, gdzie my weszliśmy? Nie, może słuchajcie, zacznijmy zwiedzać od tego miejsca. Tutaj coś jest. O! Proszę, proszę, pies psy bojowe! Bierzemy je! Nie mam do tego serca. Nie wiem, czy te psy bojowe przed tym czegoś nie pilnowały, ale tak przed, wiecie, złoczyńcami, a nie przed nami. Idziemy sobie miksturę. To zwykły magazyn, nie? Zaraz, ktoś mi opiórka, że mu zabiłem psy. A ja będę się tłumaczył, że robiłem to w obronie własnej. Dobra, tędy się nie da zejść. Chyba. O nie, da się tu przejść dalej? Da. Czasem ta grafika izometryczna może być częściowo myląca, dla gracza zwłaszcza. I moment dziarsko na przodzie grupy. Tam jest zejście do chłopaków na dół. Myślę, że będziemy mogli śmiało się tam dostać. Zobaczmy jeszcze, dokąd mnie to doprowadzi mniej więcej. Coś nowego odkryje? Nie. Cieszy mnie to niezmiernie. Dejno. Że ci się podoba grupa. Ale zejdziemy, słuchajcie, jeszcze zanim w ogóle pójdziemy tutaj do kopalni, bo ona gdzieś tutaj jest, chciałbym sprawdzić sobie cały ten obszar.
Więc klasycznie, eksploracja najpierw, dopiero później rozpoczynam jakieś konkretniejsze działania. Po raz pierwszy, słuchajcie, popchniemy fabułę do przodu, co czuję ekscytację. Rizm, kim ty jesteś? A, cudowne stworzenie. Będziesz moim najwspanialszym dziełem. Ach, cudowne stworzenie, będziesz moim najwspanialszym dziełem. Nie powinienem był kraść tych szmaragdów. Ale nic innego nie byłem w stanie oddać piękna twoich oczu. Zrobiłem, co bym musiał. Opuściłem sklep, zostawiłem zamówienia i wydałem wszystko, co miałem. Teraz muszę cię skończyć. Co to? Kto tu jest? To niezmordowany szary wilk was po mnie przysłał, prawda? Nie mamy nic wspólnego z osobnikiem zwanym Szarym Wilkiem i chcę, by tak pozostało. Przysłał nas Szary Wilk i wiesz, po co tu przybyliśmy, prawda? No i teraz pytanie, bo nie znam tego questu, więc słuchajcie, no na razie nie będziemy się utożsamiać dalej z Szarym Wilkiem. Mam wrażenie, że to prowadzi do problemów. Dzięki Deinerowi. Już myślałem, że wszystko stracone. Nie przywykłem do ciągłego bycia ściganym. Może pomoglibyście grupie... może pomoglibyście głupiemu rzeźbiarzowi dokończyć jego dzieła. Proszę, stójcie na straży tego miejsca, gdyż Szary Wilk niechybnie zjawi się tu w poszukiwaniu szmaragdów. Gdybyście oddali mi tę przysługę, oddałbym wam, co tylko posiadam. Okej. Więc myślę, że wybrałem kwestię dla dobrej drużyny. Jeśli to takie ważne, to będziemy cię strzegli ze wszystkich sił. Wielkie dzięki, ale nie mogę opuścić tego miejsca, dopóki nie ukończę mojego dzieła. Wypiłem już wiele mikstur szybkości i nie zmrużyłem oka przez wiele nocy. Gdyż nie jest teraz piękna? Czyż nie jest teraz piękna? Ten pomnik to pomnik mojej głupoty. Zobaczyłem ją pewnego dnia na przedmieściach Ewereskim. I nawet jej nie pozdrowiłem. Pozwoliłem jej zniknąć mi z oczu i do dziś moje serce mnie za to przeklina. No nie widzę żadnego pomnika. A, ona tutaj, on tutaj faktycznie coś rzeźbi, jakąś twarz. No i co, i przybędzie Szary Wilk, tak? Mamy bardzo defensywną pozycję. Z tych, którzy sprzeciwili się Szaremu Wilkowi, nie przeżył wystarczająco długo, by o tym opowiedzieć. Przyszedłem do ciebie, Prizm. Nie, jeszcze nie teraz. Moje dzieło już jest już prawie ukończone. Proszę, błagam. Na nic twoje błagania, głupcze. Dla mnie jesteś tylko złotem w mojej sakiewce. Pogarszasz tylko swoją sytuację, wynajmując ochronę. Cóż się za jedni głupcy? Nie będziemy walczyć, zabierz go i niech odpowie za swoje przestępstwa. Prizm chce tylko skończyć swoje majstersztyk. Dlaczego mu na to nie pozwolisz? Komu to zaszkodzi? Spróbujmy. Powinniście się bardziej przejmować tym, co mogę wam zrobić jeszcze. Nigdy nie zawiodłem jej tego, kto zaoferował nagrodę, a teraz z drogi. Pozbędę się tego głupca i odbiorę moją nagrodę, a może wolicie, żeby najpierw zajął się wami. Dobrze, się zastanówcie, czy warto dla niego nastawiać głowy. Jest nas sześcioro, ty jesteś sam, bardzo inteligentnie. Save. O, autopazo, wróg zaatakował, no dobra. Myślę, że to się szybko skończy. Najwyżej możemy rzucić na niego zagładę. No, całkiem silny jest tak między nami. Wiecie co? Mińsk niech zmieni sobie na broń dwuręczną. Dobra, uniki ma. Wbrew pozorom. Zdobyłem doświadczenie 1400 i zdobyłem kolejny poziom. Mamy też długi miecz i zbroja skórzana ćwiekowana, ale chyba klasyczna z tego co zauważyłem. Tak, najbardziej klasyczna zbroja ćwiekowana to długi miecz, dajemy tobie. Dasz radę go zidentyfikować? Oczywiście, że nie. Jedno zaklęcie, słuchajcie, identyfikacji muszę mieć, tylko że muszę odpocząć przy okazji. Dobra, to przy okazji level up. Pięknie. Miecz długi możemy podnieść. Walka mieczem i tarczą. Co by mi dało na wyższym poziomie? Uwaga, specjalista
drugim postać otrzymuje minus 4 do KP przeciwko broniom dystansowym. Nie, wolę mu podnieść raczej obrażenia zadawane na czwartym poziomie. To jest specjalizacja czwartego poziomu. Mistrz, później będzie wielki mistrz. Postać otrzymuje premię plus 3 do testów trafienia, plus 4 do obrażeń, minus 1 do opóźnienia i tylko w przypadku wojownika. Dodatkowe 1 na 2 ataku na rundę walcząc wybraną bronią. Fantastycznie, na mistrzu będziemy mieli kolejne punkty do biegłości, czyli zwiększy się test trafienia na 5, opóźnienie minus 3 będzie. I dodatkowy atak na rundę. Super. Tak jakbyśmy mieli cały czas chyba miksturę szybkości włączoną. Bardzo fajnie. No i dodatkowo mamy 71 punktów zdrowia. Akurat zdrowie niewiele nam dodało na podstawie rzutu kośćmi. Dobrze, porozmawiajmy w takim razie. Wreszcie ukończyłem me dzieło. Zabierzcie wszystko, co mam, ale zostawcie tę iskrę w jej oczach. I uosobienie piękności. Mój hołd dla ciebie już gotowy. Może nasze drogi zejdą się w odległych krainach i wtedy znajdę odwagę, żeby wymówić twoje imię Elsimir. Elsimir. No i pięknie, reputacja drużyny się zwiększyła. 2 sztuki złota, dzieło sztuki, dostaliśmy achievement i pryzm śmierć. Interesujące. Prizm się zabił. A gdybym mógł to zabrać? Mamy tu szmaragd. Weź, mamy też szmaragd. Pieniędzy mi nie brakuje, moi drodzy, więc... Nie wiem, czy coś się stanie, jak ja to wezmę? Bardzo dobrze. Chyba nie. Zwykłe szmaragdy. Dobra, może słuchajcie, z tego coś wykwitnie ciekawego, więc weźmiemy sobie te szmaragdy. Wiem, szabruję, ale trudno. To jest RPG. A przy okazji odpocznijmy sobie tutaj. O, matko boska. Weźmiemy strzały, tych nigdy za wiele. To wszystko. Chyba się odpocząć nie udało. No właśnie. Kolejna próba. Mam nadzieję, że kobolty tym razem nie przyjdą. O, okej. Okay. Dobra, przewinam troszeczkę szybciej, że wiecie, żeby nie było konieczności czekania aż tak długo. Teraz sobie zidentyfikuję z pocą z czaru i mamy Wereskona plus 2. Tego rodzaju ostrze kapłani Szar długi czas używał podczas ceremonii zwanej ucztami księżyca. Podług legend ciało dzierżące miecz ofiary po śmierci ulegało mumifikacji, zaś broń umieszczona w jej piersi jako symbol potęgi. Pierwsza część dawno zapomnianego rytuału wymagała ekshumacji zmarłej osoby w odpowiednim czasie, by mogła się ona odrodzić w nowej postaci. Niestety podczas wojen między kultami zginęła garstka tych, którzy wiedzieli o istnieniu ostatniej z tych ofiar. Grobowiec stał się dla niej więzieniem, a ona sama popadła w szał graniczący z obłędem. Grób w końcu odnaleziono, ale był już pusty. Nie znaleziono w nim żadnych wskazówek na temat losu mumifikowanego. Niektórzy ryzykują twierdzenie, że iż jej gniew był tak wielki, że stała się jednością z ostrzem swej broni. Tak czy inaczej, ostrze to przez stulecia pławiło się w nienawiści, czerpiąc z niej moc, dzięki której jest teraz tak zabójcze w walce. To jest obrażenie 1k8 plus 2 plus 1, miecz długi, obrażenie od zimna. Słuchajcie, może być całkiem fajny. Sieczne, opóźnienie 3 razy biegłości miecze, jednoręczny. A pokaż, porównajmy go z naszym. Opóźnienie 4. Chyba im mniej, tym lepiej.
Gdzie co? To jest miecz plus 2 generalnie. Udręka jest plus 1. Zrobimy sobie tak, a miecz dostanie Mińsk na drugą łapę. Jeżeli będzie mógł, to będzie sobie walczył po prostu dwoma brońmi równocześnie. Natomiast ja będę łaził z no, tym nowym ostrzem. Varskona. Fajna nazwa. Przy okazji. To idzie tutaj, to idzie tutaj, to idzie tutaj. Super. Więc opłacało się tutaj zejść. Bardzo dobrze. Mniej gadania, więcej walki. Potrzebujecie moich usług? Na razie to potrzebujemy, żeby się wszyscy strzelali. Ja sobie zrobię łyk świeżej kawusi. O, wilki. Po oczach go, po oczach. I przy trafieniu jest faktycznie, słuchajcie, efekt uderzenia mrozu. No może być dobry miecz. Wiem, że najlepsze miecze jednoręczne, zwłaszcza sejmitary, posiada oczywiście Dritz do Urden, którego spotkaliśmy, ale możemy tak naprawdę te miecze zdobyć tylko w jednym przypadku. Jeżeli rozwiniemy sobie bardzo dobrze postać z umiejętnością walki, szybkości przede wszystkim. Tylko nie, czekajcie, ten motyw, o którym wam mówię, nie będzie działał na wersji Enhanced Edition. Chodziło o sprowadzenie Dritza chyba i sprowokowanie go do walki z strażnikami miejskimi, ewentualnie z jakimiś osobami, które się będą cały czas spawnować i on non-stop będzie zmuszony do walki. Natomiast możemy też ukraść mu... O, Giberlingi. Możemy mu też ukraść te miecze, jeżeli mamy kradzież kieszonkową dobrze zrobioną i dobrze wytrenowaną, ale to jest już dużo trudniejsze, no i wymaga przede wszystkim pakowania w te punkty na naprawdę wysoki poziom. W momencie, w którym... Czy ja mogę ten przejść? W momencie, w którym mamy niskopoziomowe postacie, więc to takie, wiecie, poświęcenie się absolutnie jednej umiejętności. No ale w zanadrzu będziemy później mieli dwa najlepsze tak naprawdę ostrza, jakie są dostępne w grze. Wiecie co, ja się nie obrażę za odpoczynek. O Boże, naprawdę? O Boże, naprawdę? Ja pierdzielę, nie wierzę. Przepraszam was za to. Doskonały ten po prostu, ten odpoczynek był mistrzowski, milordzie. Po prostu coś pięknego. To jest właśnie, słuchajcie, źle umiejscowiony mag. Horda przeciwników, która oczywiście wzięła na cel najbliższego przeciwnika, czyli akurat naszego maga, Dejne, i wszyscy jeszcze oczywiście strzelali, tam z procy rzucali, więc śnieżne wilki, jak miło. Wiecie co, skoro to są śnieżne wilki, ja sobie od razu zmienię pas na pas skrajności odporności na zimno 100% i teraz nimi nic mi nie zrobią. Więc nawet tak na poważnie to mamy na plus, słuchajcie, tą zmianę. Okej, okay, robimy tak i wiecie co, ten pas może będę trzymał już u siebie. Natomiast skóry idą do druidki. Idealne miejsce do przechowywania skór zwierzęcych. Szybcie, jeśli nalegacie. Nie, w ogóle się nie wścieknie Jahaira. I za nic. I może tym razem już nie odpoczywajmy w jakimś losowym miejscu, tylko po to, żeby mieć zaklęcie identyfikacji. Ciekaw jestem, czy coś jeszcze nas tutaj spotka ciekawego. Koboldy! To miał złoty naszyjnik. Tak w ogóle, to tak zastanawiam się, czy w ogóle jest już sens zbierania tych wszystkich naszyjników, jakichś pierdółkowatych, bo z mało z tej biżuterii, to generalnie zbieramy złota.
A mimo wszystko zajmują cenne miejsce w ekwipunku, więc jeżeli będzie taka konieczność, to będą pierwsze rzeczy, które po prostu wylecą z naszego ekwipunku. Okej. Okay. To co, jesteśmy już na... Większość tak naprawdę zbadana, tutaj musimy zejść. Będziemy sobie, słuchajcie, jeszcze górę sprawdzimy. Liczę, że spotkamy więcej śnieżnych wilków, albo może wampirycznych wilków, bo te też byłyby dobre. Obecnym mieczem, który mamy, będę w stanie zabijać wampiryczne wilki, z czego się cieszę. Bo jest to miecz magiczny. Kule, proszę, proszę. Nie mam do tego serca. Pierścienie, ale zawsze troszeczkę więcej. A czym ty jesteś? Czym ty jesteś? A wy tam stójcie! Przepraszam, że zawracam wam głowę, ale powinniście wiedzieć, że jeszcze... że jesteście w niebezpieczeństwie. Tu wszędzie są potwory o głowach psów. Powinniście wrócić do Neshkel. Tam jest bezpiecznie. Neshkel. Psiowate? Psiowate? To chyba sznur. To znaczy gnol. Dziękuję za ostrzeżenie. Właściwie to jesteśmy poszukiwaczami przygód. Przybyliśmy, by wam pomóc. Może moglibyście nam opowiedzieć, co tu się dzieje. Na pewno przydałoby się więcej wojowników. Jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie się udać, po prostu kierujcie się na północny zachód. Tam znajdziecie kopalnię. Emerson może powiedzieć, że nie potrzebuje żadnych łowców przygód, ale nie słuchajcie go. Potrzebujemy wszystkich. Co jeszcze? Jest jeszcze ten wariat. Chyba mówi na siebie Prizm. Rzeźbi na zboczu skały. To świr. Jeśli chcecie znać moją opinię, do zobaczenia. Okej, dzięki za fanty. Gdzieś tu w takim razie jeszcze są gnole. Słuchajcie, zapoluj mnie na psowate. Jak są gnole, to są mi fanty. No poważnie, gdzie te gnole? Niedźwiedzie są. Niedźwiedź jaskiniowy. To chce nie marudzić, bo przybycie. Mińsk, broń dwuręczna. Broń się przed niedźwiedziem, a zostaniesz w papę i po prostu się złożysz. Wiedziałem. Wiedziałem, że Mińsk oberwie. Po prostu byłem absolutnie pewien i nawet Bóg go nie uratował. Będzie trzeba tutaj, słuchajcie, jednak odpocząć. Nie no, przepraszam bardzo. Wcześniej wspomniany gnoli nie zostaną. Gatlok. Hej, zaczekajcie, proszę, zaczekajcie, musicie mi pomóc. Gonią mnie, są, za chwilę tu będą. Uspokój się, powiedz, co się dzieje, a zobaczymy, jak możemy ci pomóc. To koboldy, całe mnóstwo, złapały mnie i rozebrały. Ohydne poczwary torturowały mnie tylko po to, żeby słyszeć mój krzyk. Nie udało mi się uciec, zaraz tu będą, ale udało mi się uciec, zaraz tu będą. Musimy szybko uciekać, wydostać się stąd. Panikujmy, wszyscy uciekajmy, rady boskie, no ale idą. Koboldy znaczy. O nie, już za późno, już tu są. O! Nie wyjdziesz stąd żywy. No cóż. Te wyuzdane koboldy! Dostały ze swoje. To były, słuchajcie, koboldy sadomasochiści. Uprawiający z tym gnomem BDSM-y. W jaskiniach. Neszka. Jestem tego absolutnie pewien. Jakże by było inne wytłumaczenie, dla którego miałoby go rozebrać. Wiecie co? Sprawdźmy sobie jeszcze tą część. I wrócimy, idziemy do kopalni. Może jeszcze jakiś niedźwiedź się zapodział tutaj, powiedzmy. Ewentualnie jakaś fauna, flora. No panie. Dobra, i tak, słuchajcie, będziemy odpoczywać. Jeżeli tu jest jeden śnieżny wilk. Nie, to jest więcej śnieżnych wilków, okej. Okay. Wasza wola? Zróbmy pas. Przy okazji... wszystkie popierdółki idą do Imuen. Szybciej! Moje ostrze przyknięce do własnych rozmiarów. Śnieżne wilki też są odporne na obrażenia od mrozu. I Kalit ma kolejny poziom, świetnie. Pięknie. Dobra, dwie skóry. Od razu dla Jaheiry. Nie, Jaheira jest już, powiedzmy, no, na skraju wytrzymałości. Więc tak. Potrzebujecie moich usług? Kolejny poziom. Poziom szósty. O! I długi miecz długi.
Można by ci tu dać też może długi łuk, bo ty często korzystasz z tego długiego łuku. Na razie mu będziemy boostować, słuchajcie, długi miecz do poziomu mistrzowskiego, później pójdziemy prawdopodobnie w długi łuk. Może też jeden poziom w tarczy, jeżeli oczywiście zdołamy nabić aż tyle. Ile masz teraz zdrowia? 56. No nadal nie jest to najwyższy pułap, który by mnie specjalnie zdowalał. Ale za to, słuchajcie, sprawdziliśmy, zdobyliśmy sporo doświadczenia i możemy sobie teraz ruszyć tutaj w stronę zejścia do kopalni. Tu jest zejście do kopalni. Myślę, że nawet może wykorzystamy... Wiecie co? Wykorzystajmy ten dom po to, żeby ewentualnie... Czekajcie, chodźmy jeszcze na chwilę do Neszkel. Ja sprzedam fanty. Odpoczniemy w karczmie i wrócimy sobie, więc widzę się z wami tak naprawdę za chwilkę. No, moi drodzy, dobra, wracamy. Odpocząłem, troszeczkę zhandlowałem skóry, zhandlowałem też te rzeczy, które zdobyliśmy w łupach z przeciwników i teraz możemy sobie śmiało tutaj iść, zwolniliśmy troszeczkę ekwipunku, no i mamy przy okazji 31 tysięcy sztuk złota, to jest dobrym wynikiem. Jeszcze sobie obejdziemy tutaj dookoła i chyba tędy można właśnie zejść. Świetnie, po tych schodkach. Górnik, a miejsce żołnierze. Jeszcze niżej. I szczury. Emerson. Dobra, Emersona szukamy. Chcecie się z dziewką rozejrzeć po mojej kopalni? Więc chcecie wejść do kopalni. Możecie nam pomóc. Na niższym poziomie mieliśmy kłopoty. Straciliśmy tam kilku pracowników. Wszyscy mówią o tym, co dzieje się pod ziemią. Ziemię kryje w sobie wiele tajemnic. Dobrze, mamy pozwolenie. Merson pozwolił mi przeszukać kopalnię w Neszkel. Nie mam on jednak pojęcia, co tam się dzieje na dole. Zobaczmy, czy ktoś tu jeszcze kto by chciał z nami pogadać. Poza szczurami prawdopodobnie nie. Nikt. No i rozpoczynamy, nie wiem, może się wyrobimy w jeden odcinek z kopalnią Neszkel, ale wydaje mi się, że będzie trzeba jeszcze jedno zrobić. Życzę wam szczęścia, cokolwiek jest źródłem tych problemów, ja wolę z tym nie zaczynać. Dlatego my jesteśmy poszukiwaczami przygód, a nie ty. Kopalnia Neszkel jest dość obszerna. Coś mi tu dziwnie wygląda i wcale nie mam ochoty brać w tym udziału. Imuen, przestań. Następni poszukiwacze przygód, co? Na waszym miejscu zwiełbym stąd, póki jeszcze możecie. Słyszałem, że tam na dole dzieją się straszne rzeczy. Dlaczego? Co takiego słyszałeś? Mój kumpel, Rufie, z trudem uszedł z życiem. Ze ścian zaczęły wyskakiwać i gonić go jakieś małe demony. Pewnie by już nie żył, gdyby strażnicy nie przybiegli mu z pomocą. Oczywiście strażnicy już nie żyją, ale stary Rufie jeszcze łazi po świecie. Spytaj go, a na pewno ci o tym opowie. No dobra, będziemy go szukać. Jest Rufie. Jeszcze zanim z nim pogadamy, słuchajcie, to sobie troszeczkę tutaj poplądrujemy. Zwykłe młoty bojowe nas zupełnie nie interesują. Ale takie, to są śmieci dla mnie, już na pewno nie będziemy tego zbierać. Zanieczyszczone żelazo również. Zostawcie nas, mamy robotę. Czego chcesz? Opowiedz mi o kopalniach. Co sprawia, że górnicy znikają? Demony, te małe diabliki są wszędzie, mówię wam. W ścianach, stamtąd wychodzą, chcą zabić nas wszystkich. A, i Rufi spanikował ogólnie. Amiński żołnierz. Dobra, zacznijmy, słuchajcie, od może tego obszaru. On jest prawdopodobnie troszeczkę bardziej bezpieczny. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że na tym poziomie, powiedzmy, zaczną być jeszcze występować żołnierze. Niżej już nie. Wiecie co, Kalidowi damy teraz miecz i tarczę i Mińskowi tak samo. Będziemy tutaj... Górnik Resli, on może nam coś jeszcze powiedzieć. I Górnik Cory. Mnóstwo ścian. Są wszędzie, brakuje powietrza, ciężko oddychać. Mówili, że dużo płacą. Nie mówili o tym, jak ciasne są wyrobiska. Nie o tym nie wspominali. Brakuje miejsca, są za małe. Mówili, że dobrze płacą. Nie wspominali o wojskowych korytarzach. Zbyt małe, są zbyt małe. Po prostu zostawmy się w spokoju. Nic ci nie jest?
Co? Nie widzieliście ścian? Są wszędzie. Brakuje powietrza, ciężko oddychać. Mówili, że dobrze płacą. Nie mówili o tym, jak ciasne są wyrobiska. Nie, o tym nie wspominali. Brakuje miejsca, są za małe. Mówili, że dobrze płacą. Nie wspominali o wąskich korytarzach. Zbyt małe, są zbyt małe. Corey? Trochę poszaleli. Czego chcecie? Nie widzicie, że jestem zajęty? Chyba kaszle krwią. Słyszałem, że ostatnio macie tu jakieś kłopoty w kopalni. Chcę pomóc. Nie wiem, co można na to poradzić. Powiem, że mieliśmy kłopoty. Ruda, którą wydobywaliśmy, kruszyła się, jak tylko próbowaliśmy ją przetopić. A co z górnikami? Znikają jeden za drugim. W tej chwili brakuje mi czterech. W ostatnim tygodniu pochowałem przynajmniej pięciu. To dość przerażająca wizja w takim razie. Będziemy się musieli dostać niżej. Ale sami przyznacie, że narracja generalnie w tej grze jest fajna, jest epicka. Chyba kaszle krwią. Gość, o cudowna chwilo. Jak pewnie się domyślasz, nie mamy już wielu. Czy zamierzasz zejść na dół do kopalni? Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł oddać ten sztylet Kale. Opuściła go, kiedy ostatnio wchodził do kopalni. Od tej pory go nie widziałem. Oczywiście oddam jego sztylet. Bardzo ci dziękuję. Jestem pewien, że to doceni. Sztylet Kale. Typowy sztylet. Posiada ostro zakończone, przeważnie obusieczne ostrze, w przeciwieństwie do noży, który jest jednosieczny i nieco od niego krótszy. Dobrze, jeśli się wam powiedzie. Chcesz, jeśli nalegacie. Patrzmy, czy coś tu się jeszcze kryje. Kobold. Prawdopodobnie o tych demonach mówili. Nic ciekawego więcej. Koboldy często są używane przez magów, przez jakichś początkowych szarlatanów, ewentualnie przez mrocznych lordów, jako tania i skuteczna siła robocza. Kolejna zniszczona ruda, czy tam zanieczyszczona. Tu się da zejść niżej. Ja bym chciał jeszcze sprawdzić, słuchajcie, resztę tej okolicy. Może znajdziemy jakieś questy. Ewentualnie jakieś pojedyncze koboldy. Kolejni żołnierze. Ci żołnierze nie widzą naprawdę, że wszędzie tu są koboldy? Ślepi tacy, czy jak? Górnik Bob. Siema, Bob! Zostawcie nas. Nareszcie przybył ktoś, kto nas uratuje. Wiesz coś o tym, co się dzieje? Pewnie, że wiem, co się dzieje. Co chcecie wiedzieć? Co z zaginionymi górnikami? Ach, o nich ci chodzi. Próbowałem im powiedzieć, zanim wyruszyli. To oczywiście, że w kopalni musi być smok, który wszystkich zabija. Musi być wściekły, że kopiemy jego górę, biedactwo. Okej, smok w kopalni? Niewyobrażalny. No raczej nie spodziewam się tu smoka. Zdecydowanie bym się tu smoka nie spodziewał. Sprawdźmy jeszcze górę, poszukajmy więcej informacji, później zejdziemy niżej oczywiście. Górnik Marvin. Ostatni chyba z górników wartych uwagi. Witajcie, czego wam potrzeba? Jak sądzisz, coś się ostatnio dzieje w kopalni? Nie wiecie? Kopalnia jest nawiedzona. Duchy tych, co zginęli, pragną nas pomordować. Powiedziały, że mnie oszczędzą. Chyba mnie lubią. Widziałem to w ich paciorkowatych oczach. Co widziałeś? Czy widziałeś coś dziwnego? Oczywiście, że widziałem. Odbyłem miłą rozmowę z takim jednym. Chciałem go poprosić, żeby przestał mnie nas straszyć, ale nadzorca mnie kopnął, twierdząc, że śpię w czasie pracy. Wyobrażasz sobie? Okej, albo coś jest z żelazem bardzo nie tak i powoduje pewnego rodzaju związki halucogenne. Ewentualnie faktycznie mam tutaj do czynienia z nawiedzoną kopalnią, albo na pewno nie smokiem. To jest już mało prawdopodobne, żeby był tu smok. Nie jestem pewien w ogóle, czy w pierwszej części Baldur's Gate'a jest smok. W dwójce na pewno jest, ale w pierwszej części nie.
W Neverwinterze są smoki. Tutaj natomiast mam wrażenie, że w tej części smok jest znacznie bardziej potężny. Dla takiej grupy poszukiwaczy. Tamy na drugim poziomie kopalni Neszkel. Tu się zacznie zabawa. Nadchodzą skaczące demony, są wszędzie, ratujcie mnie. Uspokój się proszę, wszystko będzie dobrze. Nie bój się, obronimy cię. Ale ja tam są, tam. Koboldziki. Szkoda, że... Oj, chyba się go nie udało raczej uratować. Zaatakował szybciej niż się spodziewałem. Zło czai się za każdym rogiem. No, nie udało się go uratować, szkoda. Słuchajcie, będziemy starali się tu oczywiście z nimi walczyć jakoś sensownie. Pięknie. I złoto zgarniamy. Generalnie większość rzeczy tutaj będzie poświęcona raczej tej spaczonej rudzie. A ta ruda wywołuje jakieś szaleństwo. Dobra, górnicy, co mi możesz powiedzieć? Emerson mówił, że problemem na dole są jakieś kundle, ale jak... Ja nie, jakoś nigdy jeszcze nie widziałem kundla z mieczem. Przysięgam, że to prawda, ale kazali mi trzymać gębę na kłódkę. Czyli koboldy. Tylko koboldy, wiecie, koboldy są prymitywne. Koboldy nigdy nie tworzyłyby jakichś bardzo zaawansowanych planów. Mogą się nimi wysługiwać właśnie chociażby źli magowie. I prawdopodobnie to będziemy nas musieli, to będziemy też nas czerkać. Kolejną rudę mamy zniszczoną. Pójdziemy tędy. Teraz w tą odnogę. Musimy tutaj zwiedzać systematycznie. Niestety właśnie łażenie po kopalniach zazwyczaj jest dość nudne. Ewentualnie długie. Tak ciemno tu na dole. O, jest górnik Kales. Mieliśmy mu oddać sztylet. Tak ciemno tu na dole. Macie mój sztylet? Serdeczne dzięki. Denerwowało mnie, że jestem całkowicie bezbronny w obliczu tego, co tu się dzieje. Co wiesz o wydarzeniach w kopalni? Koboldy zajmują teren kawałek po kawałku. Kiedyś zdarzyło nam się je widywać, ale teraz nie możemy przejść 2 metrów, żeby się na jakiegoś nie wpakować. To dotyczy niższych poziomów, wyższe, gdzie są strażnicy, jest trochę lepiej. Mimo wszystko jednak nie wchodziłbym w ciemne miejsca. Drużyna straciła przedmiot sztylet. Ale mamy wykonane zadanie, 200 sztuk doświadczenia wpadło. Malutko, bo malutko, ale nie wiem też, czy jest sens w ogóle tutaj z kimkolwiek rozmawiać pod kątem jakichś dodatkowych fantów. Mamy też jakieś pierdółkowate uzbrojenie, którego nawet nie będziemy zbierać. To się po prostu nie opłaca. Będzie nam tylko zajmowało cenne miejsce w ekwipunku, a sprzedamy to za grosze. W porównaniu do tej kwoty, którą już mamy. Kto teraz najszybciej zdobędzie poziom? Na pewno nie ja. Tu mamy dużo punktów, tu też. Minsk niedługo może mieć poziom. Jaheira tak samo, więc może na tym etapie sobie coś uzbiera. Imoen może też. No i przede wszystkim Deina. Szybciej, bardzo dobrze. Kolejny kobold. I trochę złota. Bardzo bym chciał, żeby kiedyś, wiecie, przenieśli Baldura do takiej grafiki trójwymiarowej albo zrobili całkowity remaster. Od podstaw zbudowali tą grę. To byłoby... To jest mokry sen chyba w większości tak naprawdę fanatyków takich RPGowych. Właśnie przeniesienie starych kultowych RPGów do współczesnej grafiki. Ja naprawdę wydaje mi się, że to by się dobrze, słuchajcie, sprzedało. Kolejny posterunek. Z raczej podstawowym uzbrojeniem, no tam jakąś halabardę mamy. I niżej chyba nawet nie ma zejścia, więc wracam na górę i pójdziemy teraz tędy. Bierzemy kobolda. O, tu już jest większa horda. Wcielenie mordu. Mamy achievement. Dobra. Zobaczmy, co jest jeszcze w tym miejscu. Kolejne bezużyteczne uzbrojenie dla nas. Przy okazji, właśnie, Imoen, pozbieraj tutaj te fanty.
Możesz też zabrać strzały Kalid. Na razie to tyle. I co, sprawdźmy tutaj dół. Na pewno nie Dejna na początku, bo to się źle skończy dla niej. Flakonik z tajemniczym płynem. A weźmy jedną sztukę tego i co, zobaczmy co to jest. Mikstura ta zawiera dziwną zieloną substancję, podobną do osadu, który mogłeś widzieć na wagonikach w kopalni. Po zetknięciu z żelazem sprawia, że zmienia ono kolor i to najprawdopodobniej ono wywołuje plagę, która dotknęła żelazo na wybrzeżu mieczy. Zabite przez ciebie koboldy musiały skazić wszystkie złoża w kopalni, choć trudno ci uwierzyć, że wymyśliły to same. No właśnie. Wypij miksturę, słuchajcie, zobaczymy co się stanie, bo mogę to wypić. Trucizna, kondycja na stałe obniżona o 1. Ja pierdzielę. Ale śmieszne, że takie rzeczy są w ogóle możliwe. Nie wiem, czy będzie nam to, słuchajcie, potrzebne do czegokolwiek. No ale możemy trzymać ten flakonik. Przypuśćmy, że będzie. Jeszcze zejście niżej. Nie sprawdziliśmy góry. Tam mogą być jeszcze jakieś punkty doświadczenia chodzące zazwyczaj na dwóch nogach i posługujące się niewielkimi ostrymi przedmiotami. Na przykład jakiś wielki kobold. Widzę, że Kali to się wyrywa po prostu na tam środek. Jak ci, a miejscy żołnierze w ogóle nie zauważyli, że tutaj cokolwiek się dzieje. Oni cały czas na tych posterunkach. Słuchajcie. Ewentualnie te koboldy tak zręcznie ich unikają. Ostatnie od nogi. No i mamy doświadczenie, tak jak mówiłem. Takie ciłanie jest też dobre. W zasadzie nie omijanie żadnego miejsca, zawsze możecie się, słuchajcie, coś znaleźć, kilka sztuk złota, bo powiedzmy w którymś miejscu w grze wam po prostu tego złota zabraknie. Kolejny górnik. O, więcej górników, bardzo blisko koboldów, co ciekawe. To jest niezły labirynt. O, ciężko się odnaleźć w tych korytarzach. Tak na poważnie. Ale chyba nic tutaj już nie znajdziemy, więc będziemy szli do kolejnego, niższego poziomu. Więc idziemy, moi drodzy, na razie tutaj. Nie szafujmy rozkazem, żeby dostać się od razu w to miejsce, bo mam wrażenie, że moja drużyna może się dość łatwo pogubić z uwagi na starość tej gry pod kątem możliwości wyszukiwania dróg. Poziom trzeci. Pierścień z nefrytem Józefa. Może to jest związane z jakimś questem? Czekajcie. Pierścionek z niewielkim. To niewielki krążek. Magiczne oś, zwłaszcza troszkę przygód. Nie. Może jak znajdę jakiegoś Józefa, to wtedy będę mógł mu to oddać. Na razie jednak pozostaniemy i zaczniemy sprawdzać, słuchajcie, od skrajnie lewego korytarza i kolejne koboldy widzę. Okej, poza doświadczeniem ciekawego. Jest
Proszę przypnieć się do właściwych rozmiarów. Nie wyjdziesz od dobrze. Po oczach. Oni mają tak niskie trafienie, że nawet nie są w stanie za bardzo nam zagrozić w żaden sposób. Ja się jeszcze zastanawiam, czy tu gdzieś można, przepraszam bardzo, ale przejść, czy musimy się cofnąć na górę, ewentualnie pójść bokiem. Dobra, ustawmy się w formacji i zasuwamy. Teraz skrajnie prawa od nogę. O, i pułapka jeszcze. Śkalić się na wyobrażeń aż? No nie wierzę. Ewentualnie, jeżeli zostaniemy trafieni jeszcze raz, to zacznę myśleć o odpoczynku, ewentualnie użyciem jakiegoś podstawowego leczenia. Na razie nie ma takiej w ogóle potrzeby. Bo ta utrata zdrowia jest znikoma. Chociaż Chaheiro... Jakieś tam podstawowe leczenie na ciebie. Powinieneś do pełna go uleczyć. No, prawie. Mógłbym włączyć Imoen, oczywiście, wykrywanie pułapek. To się przyda, słuchajcie, jak najbardziej, tylko trochę na późniejszych etapach gry. Towarzystwo przygody i stal. Infrawizja. Będzie na sprzedaż tym razem? Jako hordo! Teraz wyobraźcie sobie hordę takich tysięcy. Właśnie drowy w ten sposób potrafiły tworzyć armię, właśnie z dziesiątek tysięcy koboldów wysypujących się. Dominując formatnie, totalnie, wiecie, padały setkami przy najbliższej kuli, najprostszej kuli ognia, ale... Mostka za tum! Przy najbliższej kuli ognia, czy najprostszej kuli ognia, ale... No jednak ta ilość potrafiła zalać przeciwnika, albo dać wystarczającą ilość czasu, żeby mięso armatnie odciągnęło, powiedzmy, obrońców w momencie, gdy prawdziwe zagrożenie dawało się już we znaki. Tak byłyby takie taktyki stosowane chociażby przez droły. Fajnie jest to, mówię wam, opisane w tych książkach Drizza Durdena. Znowu pułapka? Okej, okay, sporo pułapek tutaj było. Imoenia, gdybyś mogła, nie wiem, znajdowanie pułapek właśnie uruchomić sobie, byłoby miło. Przy okazji, ty zbierasz zwoje, Imoen zbiera kamyki i biżuterię na sprzedaż. Nie wiem, czy to mi będzie do czegoś potrzebne. Wiecie co, ja mogę to spróbować wsadzić na wszelki wypadek do jednej z naszych... jednego z naszych tych pojemniczków na mikstury. Ale czy będzie nam to przydatne, czy nie, to się zobaczy. Co chcesz, bym zrobił? Bardzo dobrze. Świetnie. Teraz na prawo. Na lewo znaczy. Przepraszam. Tutaj nie ma nic. Jeszcze sprawdzimy sobie tam odnogę. Jestem też pewien, czy przypadkiem ja nie będę musiał za każdym razem uruchamiać tego wykrywania pułapek. Czego? No właśnie. Czy ty masz, nie wiem, jakąś może sztuczną inteligencję albo cokolwiek innego, żeby ci to zaprogramować, jak ty masz się zachowywać? Dziewczyno? Umiejętności, współczynniki, odłącz postać, modyfikuj, dwuklasowość. O! Czekajcie. Opcje gry nie. Nie pamiętam, bo wiem, że na przykład w Dragon Age można było coś takiego robić, że programować jakby określone zachowania, ale tutaj może być to po prostu trudniejsze, ewentualnie niemożliwe. Dlatego często będzie trzeba i gęsto... Dejna jak oberwała. Jednym strzałem od razu w większość HP. Dziękuję bardzo. Wiecie co? To nie jest głupi pomysł, żeby tu sobie odpocząć. Tylko zrobimy save'a najpierw, przed odpoczynkiem. Udało się? Udało się, fantastycznie. Małe rozbicie obozu. Jezu. Ja powinienem to eksplorować to właśnie za pomocą złodzieja.
Żeby wszystko było, słuchajcie, wiadome i wyraźnie widoczne. Prawda, Imoen? Tylko Imoen nie mogłaby chyba walczyć, bo jeżeli Imoen zaczyna walczyć, to automatycznie wtedy schodzi z wykrywania. Dobra, spróbuj teraz. Wykrywanie pułapek. O, zaklęte strzały. Może być. Idzie od razu do ciebie. Rysie oko idzie tu. Identyfikuj. Strzała plus 2. Proszę, proszę. I jeszcze... Masz to wykrywanie? Masz. Czyli walka wyłącza wykrywanie. O, ghoul. Może być. Jak najbardziej. I nie wiem, czy teraz, wiecie co, nie odpoczniemy sobie znowu. O, matko boska. Jakim cudem one powyłaziły faktycznie ze ściany. Okej, lepiej. Przy okazji rozdanie jeszcze też dodatkowych tych pierdółek. Co chcesz, bym zrobił? Jeśli nalegacie... Nawet te kopalnie już bardziej zaczynają, słuchajcie, wyglądać jak takie naturalne jaskinie, niż jak w klasycznym ujęciu kopalnie. Dejno, nie idź jako pierwsza. To jest dla ciebie śmiertelnie niebezpieczne wręcz. Imoen. W zasadzie powinien robić tak, że Imoen idzie pierwsza. Jak spotyka przeciwników, to ja się od razu się cofa, a reszta się przygotowywuje. Dużej takiej właśnie taktyki... O, ogromne pająki. Pięknie. Uwielbiam ogromne pająki, bo mamy... Mamy co prawda mikstury na wypadek trafienia, ale są wredne. I taką grą, która w dobrym stopniu pokazywała taką bardzo taktyczne ujęcie Forgotten Realms, była Świątynia Pierwotnego Zła. Jeżeli ktoś to kojarzy, no to w ogóle zachęcam do przypomnienia sobie, słuchajcie, bo jest to świetna, piękna gra. Czy on strzelał do mnie właśnie płonącymi strzałami, naprawdę? Czy ognistymi strzałami? Pięknie. Ogniste strzały, Dejna. Kolejna rzecz, która będzie dla ciebie do identyfikacji. I od razu. Super, to idzie tu. Wszystkie zwoje wkładamy sobie do środka. Generalnie, gdybym miał... Czekajcie, otworzyć pojem, zobaczcie, ile my tego tutaj już mamy. Gdybym chciał to sprzedać, to są grube tysiące. Jest miło. I teraz tak, Kalid, czy raczej Jaheiro, jakbyś mogła użyć leczenie średnich ran na niego? Lepiej. I może do pełna jeszcze leczenie lekkich ran. Co chcesz, bym zrobił? Jeśli nalegacie... To będziemy mieli zejść na chyba ostatni poziom. Może w takim razie udałoby się to zrobić w jednym odcinku? Jezu, no nie... No nie wierzę, słuchajcie. Dobra, odpoczniemy tu. Świetnie, udało się. Przy okazji mamy też ulepszone zaklęcia, znowu odnowione. O Jezu! Przepraszam, ziewnięcie morderca. Więc słuchajcie, myślę, że tutaj będziemy kończyć, bo się odcinek zrobi strasznie długi, prawie godzinny. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym. Zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał i zapraszam też do sklepu Instant Gaming, który jest oficjalnym sponsorem naszego kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym, a linki do wszystkich tych rzeczy znajdziecie w opisie filmu. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, wpadnijcie na kolejny odcinek. Hej, pa, pa.